taki sowiecki kożuch biały. Kupiliśmy dla żony i dla mnie, obydwoje mieliśmy takie same, wielkością różniące się oczywiście. Było zimno, to było duże. Ja miałem rękawiczki z jednym palcem, wyciąłem tę dziurę, wykleiłem tę rękawiczkę w środku tak, żeby włoski tam się nie dostawały. Albo ona szła za mną, albo szła przede mną, albo w ostateczności, jak już było tak dość niebezpiecznie i się zatrzymywaliśmy, któreś z nas zawsze miało jakąś plastikową torbę, co wtedy też było oznaką pewnej zamożności i też, że nie jesteśmy jakimś takim podejrzanym elementem czy ludźmi z podziemia, bo ci, którzy kolportowali bibułę, to chodzili z plecakami. No my wymiętoszone torebki plastikowe mieliśmy. Coś, co powoduje, że pańskie ręce są jakoś zajęte. I ja po prostu trzymałem tę rękawiczkę z tą dziurą, przykrywając drugą i kiedy patrzyłem przed siebie, kiedy powiedzmy żona z tyłu czy z boku stojąc mówiła mi, nikt na ciebie się nie patrzy, ja wtedy robiłem zdjęcie. Przy kościele świętej Anny, gdzie facet mnie złapał chyba, wie pan, za ramię. Już nie pamiętam, czy to był żołnierz, czy to był milicjant. W każdym razie uderzył mnie taką łapą ciężką w ramię od tyłu. Ja zamarłem, on do mnie mówi, tu nie wolno stać. A drugi taki moment przy papie. Tam dużo bardzo ubecji było, bo to pap i obok mysia, więc tam ich było bardzo dużo. Oni patrzyli, no ale ja starałem się nie wchodzić w kontakt wzrokowy i zawsze znajdowałem sobie jakiś taki pretekst, żeby na coś tam popatrzeć, witryna sklepu czy coś. Na Pradze też chodziłem, to na Pradze chodziłem z taką torbą, taką niby na zakupy, jakąś bułkę tam miałem wystawioną. Kombinowałem, żeby włożyć Nikona do takiej torby, żeby ją wypełnić jakimiś warzywami, seler czy por, żeby wystawał. Chciałem dziurę zrobić, tylko nie bardzo wiedziałem, jak to przykrywać, ale wyciąłem taką dużą dziurę. Każde zdjęcie to było przeżycie i robiło się ich stosunkowo niewiele. Kilometry po prostu wtedy się wykonywało. Samochód gdzieś zostawialiśmy przy Nowym Świecie, tam na Kubusia Puchatka z tyłu tak trochę. Dość wygodne, jak ja tej rękawiczce trzymałem, no to odsuwałem sobie tę żaluzję, ten obiektyw delikatnie się wysuwał, on się wysuwał tak, że wychodził w tę dziurę. Od czasu do czasu mi się to nie udawało i na niektórych zdjęciach fragmenty są czarne, bo fotografowałem rękawiczkę, ale ja już to miałem tak opanowane. Tutaj ostrość była automatycznie, on robił takie bzz, bzz. To był problem, że on bzyczał troszeczkę, wydawał dźwięk, kiedy ostrzył, więc ja tam kasłałem albo do żony się odzywałem i w tym czasie naciskałem migawkę. Strach był wielki. Znaczy ja się tak łatwo nie dam przestraszyć, ale napięcie, no stres taki, ponieważ konsekwencja była okropna, no jakby mnie drapnęli, to by mnie zapuszkowali, no minimum 5 lat bym dostał i nie byliby dla mnie mili. Zrobiłem te zdjęcie, jak ta polewaczka nadjeżdża i masakruje ludzi w drzwiach Zamku Królewskiego. Jedna z nich podjechała do zamku i stała dość duża grupa ludzi.
Przed nimi na tym zdjęciu widać, że stoją ubecy, mają jakieś znaczki rozpoznawane i w ogóle się tej polewaczki nie boją. A w drzwiach stała, no powiedzmy, 50-osobowa grupa. I ta polewaczka tak przejeżdżała, w końcu się zatrzymała, skierowała to działko i po prostu z tym supem, tam ich zmasakrowali straszliwie. Ci ludzie po prostu wyskakiwali pod tym ciśnieniem, nie mając drogi ucieczki, bo za nimi były drzwi w zamku, ogromne te wrota takie, prawda? Więc tam te postacie po prostu latały w górę. Tacy zmasakrowani zaczęli później uciekać tam w kierunku katedry. Dużo ludzi się w katedrze schowało, ale dużo pobiegło w stronę Starego Miasta i później na Nowe Miasto, tam przez Barbakan dostali się na Nowe Miasto i tam zrobili im po prostu taką zasadzkę. Zamknęli z dwóch stron i oni nie mieli gdzie uciec.